Dzień dobry. Tematem dzisiejszym będzie monarchia parlamentarna w Anglii. Zapraszam do oglądania. A tu niespodzianka. Podobnie jak i w temacie poprzednim, czyli we Francji, tak samo dzisiaj w Anglii, jesteśmy w wieku XVII. I w Anglii w wieku XVII kolejni władcy chcieli umacniać swoją pozycję wobec na przykład parlamentu, wobec innych ludzi, którzy zasilali grono arystokratyczne. I kiedy w roku 1625 królem zostaje Karol I Stuart, on chciał wprowadzić w Anglii taki sposób rządzenia na wzór francuski, czyli chciał stworzyć monarchię absolutną. To oczywiście się społeczeństwu nie podobało, ale najpierw parę słów o tym nowym społeczeństwie, które nagle będzie wywierać coraz to większą presję na władcy. Tym nowym społeczeństwem, a właściwie tą grupą społeczną, będzie nowa szlachta, czyli gentry. To nie jest arystokracja. Arystokracja to są ci, którzy już wcześniej czerpali duże korzyści z wielkich majątków ziemskich. Natomiast gentry, czyli ta nowa szlachta, będzie głównie zyskiwała na handlu, na rzemiośle, które będzie się rozwijało, no i oczywiście powolutku zaczyna się rozwijać też w Anglii przemysł. I to właśnie na tym przemyśle oraz na poprzednich strukturach, takich, które były zarezerwowane tylko dla arystokracji, gentry będzie zdobywała coraz to większą pozycję w państwie, a co za tym idzie, będą chcieli mieć większy wpływ na rządy w Anglii. I wszystko właściwie kończy się w momencie, kiedy ten spór będzie musiał się zaognić. Kończy się po prostu pokój w Anglii. Spór zaognił się nie tylko pod kątem takim politycznym, ale też religijnym. Ponieważ w Anglii poza anglikanizmem większość tych z nowej szlachty ludzi będzie wyznawała takie, powiedzmy, mocniejsze, radykalniejsze, powiedzmy, że treści. One będą pochodzenia kalwińskiego, ponieważ będą odwoływać się właściwie bardzo często do jego nauk i to będzie w Anglii odmiana kalwinizmu, która nazwana będzie purytanami, czyli purytanizm. Ci purytanie będą codziennie studiować Biblię, będą takimi bardzo gorliwymi wierzącymi i będą skupiali się bardzo często też na długich modlitwach. No i tutaj w tym momencie oni chcą jakby zdobyć troszeczkę więcej władzy w Anglii, mieć większy wpływ na króla. I w tym momencie król musi, czyli ten Karol I, musi podjąć pewne decyzje. Decyzje, jak się okazuje, dla niego będą w skutkach tragiczne. Karol w 1642 roku powiedział, że nie będzie słuchał się parlamentu i rozpoczął z parlamentem wojnę domową. Na czele parlamentu, czyli tych przeciwników królewskich, głównie złożonych z tej gentry, czyli nowej szlachty, będzie stał pan, którego widzimy na wizerunku, czyli Oliver Cromwell. I sam ten Cromwell przede wszystkim bardzo mocnymi zgłoskami zapisze się w historii Anglii, ponieważ zreformował, od tego zaczniemy sobie, armię. Armię tak zwanego nowego typu. Czyli to będą ludzie, którzy będą bardzo dobrze wyszkoleni, ale jednym z wytycznych będzie to, że muszą być purytanami. Mają być odważni i to właśnie za odwagę, za męstwo, za to, w jaki, powiedzmy, podejmują decyzje, jeżeli są poprawne, mogą oni w tej armii awansować, a nie tak jak wcześniej, kiedy w armii awansowano tylko ze względu na nazwisko, za pochodzenie szlacheckie, a generalnie dowódcą się było kiepskim. I to w tej wojnie domowej będzie miało decydujące znaczenie, ponieważ za Cromwellem jakby poszli wszyscy ci, którzy do tej pory nie wierzyli za bardzo w władzę królewską. To będzie nowa szlachta, to będzie mieszczaństwo, to będzie nawet część chłopstwa i niektórzy arystokraci. Ci, którzy zostaną przy monarsze, będą nazywani royalistami, czyli takimi stronnikami królewskimi. Kiedy dochodzi do decydującej bitwy, w roku 1645 jest to bitwa pod Naseby. Jest to bitwa, w której przedstawiciele związani z otoczeniem samego Cromwella pokonują przeciwników, oczywiście tych zwolenników króla i to będzie miało właśnie decydujący wpływ na samego Karola I. Pod naciskiem Cromwella parlament, który był zdominowany przez jego zwolenników, to parlament, żeby była jasność, skazał króla Karola I Stuarta na śmierć. Uznali go w akcie oskarżenia za tyrana, za zdrajcę, za wroga ludu, który chce zabrać prawa zwykłemu społeczeństwu angielskiemu. Wyrok został wykonany publicznie w roku 1649. Od tego momentu miało być w Anglii tylko lepiej, ponieważ na egzekucji Karola I pojawiły się podobno tłumy, które biwatowały, kiedy Karol stracił głowę. Czyli został on po prostu katowskim toporem ścięty. I teraz sytuacja miała się poprawić, tak powiedziałem, w Anglii. Czy ona się poprawi, to ciężko powiedzieć, bo po samej egzekucji Karola I Anglię oficjalnie ogłoszono republiką. Republiką, czyli czymś, co miało być kiedyś, powiedzmy, w starożytnym Rzymie, czyli res publica, rzecz publiczna, gdzie każdy obywatel będzie wybierał swoich przedstawicieli na wysokie stanowiska państwowe.
A tu nie do końca tak było, ponieważ decydujący głos w parlamencie i tak należał do Cromwella, czyli nie do kogoś, kto ma większość w sensie takim politycznym, bo i tak tutaj zdecydowana większość była za Cromwellem, ale to Cromwell mówił swojej większości, co mają robić, jak mają głosować i oni to robili, więc jakaż to jest republika. W roku 1649 Cromwell tak naprawdę staje na czele armii, która podbija Irlandię, podbija później oczywiście Szkocję i staje się osobą, która w kolejnych latach, czyli w roku 1651-52, dobija właściwie takich przeciwników politycznych w samej Anglii. I kiedy już nie było właściwie kogo się bać, w roku 1653 Cromwell objął, i to sam sobie takie stanowisko nadał, najwyższą władzę w państwie, nadał sobie tytuł Lorda Protektora. Lord Protector, czyli taki, który wszystkich będzie miał chronić i bronić. Prawda była taka, że nie były to rządy republikańskie, tylko rządy tak zwanego dyktatora, dyktatorskie. I to powodowało, że Cromwell tak naprawdę miał wszystko w swoich rękach. Powołał też specjalną policję, która miała zaprowadzić taki wewnętrzny ład, czyli znowu miała wyłapywać tych, którzy będą przeciwnikami samego Cromwella. I to wszystko było zrobione przeciwko zapędom absolutnym Karola I. Czyli zobaczcie, jaka przewrotność. Karol I został ścięty, ponieważ miał zapędy absolutne. Ludzie się z tym nie zgadzali, głównie gentry, a później gentry zgodziła się na takie zapędy niemalże absolutne, tylko że bez tytułu królewskiego u samego Olivera Cromwella. Także sytuacja będzie generalnie absurdalna. Cromwell będzie rządził dla Anglii, nie wiem czy na szczęście, czy też nie, ale niezbyt długo, ponieważ do roku 1658, kiedy on umrze. I kiedy umrze, jego syn Ryszard oczywiście przejmie tytuł Lorda Protektora, natomiast długo on rządzić nie będzie, ponieważ zostanie z tej funkcji po prostu usunięty. Po wygnaniu, właściwie po pozbawieniu władzy samego Ryszarda, władzę przejmuje parlament. Parlament, który decyduje się na powrót do monarchii i w roku 1660 dokonano restauracji Stuartów, czyli wrócono na tron właściwie dynastię, która została obalona, właściwie jej przedstawiciel został ścięty. Do władzy dochodzili kolejni synowie Karola I, to będzie Karol II, to będzie później Jakub II i Jakub II później znowu będzie miał zapędy absolutystyczne, w związku z tym dojdzie do takiej bezkrwawej rewolucji w roku 1688. On zostanie wtedy zdetronizowany, właściwie będzie musiał uciekać, a władzę w Anglii przejmie człowiek, który jest bezpośrednio spokrewniony z Stuartami i jest to książę holenderski, czyli Wilhelm III Orański. I w tym momencie mamy koniec właściwie takich napięć, które występują na terenie angielskim, ponieważ będzie wprowadzona taka rzeczywiście monarchia parlamentarna. W roku 1689 angielski parlament uchwalił tak zwaną Deklarację Praw Narodu Angielskiego. Jest to pierwszy krok w kierunku zapewnienia takich praw obywatelskich Anglikom, ale nie tylko to. Są jeszcze inne kwestie, które tutaj też trzeba będzie poruszyć. A dokładnie chodzi o to, co spotkało właściwie tytuł królewski i osobę króla, któremu prawa bardzo mocno ograniczono. Chyba słusznie, ponieważ jak widzimy, do dzisiaj Anglia rządzi w podobny sposób, jaki ustalony był w drugiej połowie wieku XVII. A dokładniej, król od tego momentu tak naprawdę bez zgody parlamentu nie mógł wydać żadnych praw. To parlament będzie musiał te zgody wydawać. Król tak naprawdę nie ma możliwości już ingerowania w życie społeczne ludzi, czyli nie może nikogo prześladować za to, że ktoś go nie lubi albo ktoś go po prostu krytykuje. Nie może też prześladować tych, którzy mają inne jakby poglądy polityczne. I tutaj rzecz jest taka dosyć istotna. Kolejnym krokiem jest to, że władzą ustawodawczą miał być parlament. Parlament, który był wybierany w powszechnych wyborach, natomiast władzę wykonawczą przejmuje rząd, który jest jakby przedstawicielem tych, którzy wygrywają w tych wyborach do parlamentu. Król tak naprawdę w tym momencie jest tylko takim dodatkiem. Dodatkiem, którym nie może zrobić niczego bez zgody parlamentu. I ten rząd, który był wybierany jako władza wykonawcza, był oczywiście zupełnie niezależny od parlamentu, tak w definicji oczywiście. Sądy były też niezależne od pozostałych dwóch władz. I jest to coś, co ograniczało prawa króla tylko do tego, żeby reprezentował kraj na zewnątrz. Czyli król nie rządzi, król tylko jest takim tytularnym władcą angielskim. Ten system działa do dzisiaj, zwróćcie uwagę na Elżbietę II, która nie ma jakiegoś wielkiego, powiedzmy, że poważania wśród rządzących. Oni rzadko ją o cokolwiek pytają, proszą o zapytanie, ale mimo to obywatele ją przecież ubóstwiają. Także na tym sobie lekcję kończymy. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.